Witam. Oto książka, której polskie wydanie było dla mnie jedną z większych niespodzianek. Autentycznie nie spodziewałem się, że ktokolwiek przetłumaczył ten tytuł na język polski. Być może zarówno postać autorki, jak i tytuł niewiele komukolwiek mówi, a mówimy o jednej zdecydowanie najważniejszych pozycji w historii Japonii i jednej z ważniejszych książek, kto wie czy nie, w całej historii kultury ludzkiej. Czemu? Zapiski spod Wezgłowia Sei Shonagon są książką, właściwie książką, zbiorem zapisków bardzo nietypowych. Ich autorka, dama dworu japońskiej cesarzowej Teishi z ostatnich lat X wieku, była dość nietypową, jak na swoje czasy, dość temperamentną i charakterną osóbką, a jednocześnie dobrze wykształconą. Jej, taką można powiedzieć, słabością było zapisywanie tego, co ją otacza. Prowadziła, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, swojego bloga. Mając do dyspozycji sporą ilość kartek i tuszu, które otrzymała kiedyś od cesarzowej, zapisywała na co dzień swoje spostrzeżenia, uwagi, pisała to, co o tym, co ją cieszy, to, co lubi, co ją wkurza, a tutaj zaznaczmy, miała o czym pisać, kogo lubi, kto ją denerwuje i tak dalej. Powstał naprawdę unikatowy zbiór osobistych relacji i wspomnień z Japonii okresu Heian, a zaznaczmy, że dla Japonii jest to jeden z najwspanialszych okresów, jeżeli chodzi o rozwój kultury. Pisany na dodatek w sposób bardzo osobisty i można powiedzieć, że bardzo szczery. Ponieważ Shonagon, pisząc te swoje zapiski, określane, jeżeli chodzi o styl w japońskiej literaturze, jako zeitsu, zapisywała je dla siebie. One nie były pisane z myślą, że o, ktoś kiedyś je opublikuje. Zresztą z całego zbioru tak naprawdę twórczości Shonagon, która, jak powiedziałem, była osobą dość aktywną literacko, nie zostało wiele. Poza owymi zapiskami zostało tylko około 40 wierszy. Tutaj od razu nasuwa się pewna analogia. Pomyślmy sobie. To jest końcówka X wieku. W Polsce w tym okresie znalezienie kogokolwiek, kto nie byłby księdzem, a kto umiałby pisać i czytać, byłoby pewnie sporym wyczynem. A znalezienie ogólnie więcej niż kilkudziesięciu osób, które umiałyby czytać i pisać wtedy na ziemiach polskich, też byłoby pewnie nielichym wyzwaniem. Tymczasem w tym samym czasie na dworze cesarskim sztuka czytania i pisania była czymś oczywistym. Autorka pisze co i rusz, że od na przykład mężczyzny, który spędzał noc z kobietą, oczekiwano wręcz, że kiedy wróci do domu, napisze wiersz, przynajmniej krótki, i prześle go przez posłańca swojej ukochanej. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, jako dla osób, powiedzmy, interesujących się historią, czy dla historyków ogólnie, to jest pierwszorzędny charakter tego źródła. Jak mówiłem, Shonagon nie pisała tych zapisków z myślą o tym, że one się będą gdzieś tam opublikowane, w związku z czym pisała z całkowitą szczerością i uczciwością, naturalnie. Pisała jednocześnie bardzo subiektywnie. Pisała wprost, że jeżeli jakaś osoba ją irytowała, to nie miała najmniejszych oporów, żeby pisać o niej jak najgorzej, oczywiście zgodnie z ówczesnymi kanonami japońskiej kultury. Raczej nie oczekujcie tutaj disów w rodzaju współczesnych raperów, ale jeżeli chodzi o pisanie, że ktoś jest głupi, brzydki i tak dalej, Shonagon nie miała w tej kwestii żadnych oporów. Jednocześnie pisała o tym, co lubi. Na przykład jeżeli lubiła określone gatunki kwiatów, roślin, określoną porę roku, styl architektoniczny, ciuchy, wszystko to opisywała. W literaturze europejskiej tamtych czasów albo wcześniejszych czasów niewiele powstało, czy w ogóle prawie w ogóle nie powstawały tego rodzaju źródła. W związku z czym książka ta jest niesamowita, jeżeli chodzi właśnie o opis wydarzeń, ludzi, stosunków międzyludzkich, społeczeństwa i tak dalej z tamtych czasów. Jest ironią, że jest to tak naprawdę wyjątek, chyba w skali światowej ogólnie, że w tak krótkim czasie
powstały dwa niezwykle ważne dzieła, jeżeli chodzi o twórczość literacką, oba napisane przez kobiety. Pierwsza to właśnie Zapiski spod Wezgłowia Sei Shonagon. Pierwszy tego typu, można powiedzieć, pamiętnik w historii, który dotrwał do czasów późniejszych i jest dostępny. A druga to napisana prawdopodobnie 20-30 lat później opowieść o księciu promienistym Shikibu Murasaki, pierwsza w historii literatury powieść psychologiczna. Również napisana przez japońską damę dworu, która prawdopodobnie miała do czynienia prawdopodobnie nie bezpośrednio z samą Sei Shonagon, ale z jej twórczością owszem. Także kiedy zobaczyłem tę książkę na targach książki wydaną przez wydawnictwo akademickie Dialog, to byłem w ogóle pod wielkim wrażeniem. Wow! Ktoś wydał Zapiski spod Wezgłowia w Polsce. Kupiłem je natychmiast. Nie zastanawiałem się nawet na chwilę, bo po prostu wiedziałem, że muszę to mieć, jeżeli jest po polsku. I co mnie bardzo ucieszyło, to informacja tutaj, mianowicie przełożyła z japońskiego. Czemu to jest tak ważne? Wspominałem chyba kiedyś, ale najwyżej się powtórzę, że niestety bardzo często w przypadku polskiej literatury zajmującej się orientem szeroko pojętym mieliśmy do czynienia z podwójnymi tłumaczeniami. Czyli książka ukazywała się na przykład jakieś źródło czy coś ukazywało się po japońsku, po chińsku, po koreańsku. Następnie było tłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski, a dopiero z tego tłumaczenia dostawaliśmy tłumaczenie na język polski, co siłą rzeczy odbijało się niekorzystnie na jego jakości. Nie ujmując często tłumaczom, którzy starali się robić co mogą, ale pamiętajmy, że takie podwójne tłumaczenie zawsze będzie uboższe względem tłumaczenia z oryginału. Także tutaj dostajemy tłumaczenie Zapisków Shonagon bezpośrednio z japońskiego, co zdecydowanie podnosi wartość tej książki. I jeżeli kogoś interesuje generalnie historia i kultura Japonii, to przeczytanie jej uważam za obowiązek. Myślę, że nie ma tutaj się co obawiać tego słowa. Zapiski Shonagon mają dla kultury japońskiej taką rolę bez przesady, jak można powiedzieć, dla polskiej kultury Pan Tadeusz. I nie będzie to określenie na wyrost. A sam fakt, że czytamy bezpośrednią relację pisaną właśnie przez wykształconą, a jednocześnie, jak powiedziałem, bardzo temperamentną kobietę, sprawia, że czyta się tę książkę, te wspomnienia, zapiski bardzo lekko. Tak jakbyśmy właściwie czytali, właśnie jak powiedziałem, bloga pisanego przez kobietę żyjącą 1000 lat temu, a jednocześnie pomimo tego 1000 lat różnicy i wszystkich różnic kulturowych, jakie nas dotyczą, czyta się to tak, jakbyśmy czytali zapiski kogoś dobrze nam znanego i doskonale przez nas rozumianego. Zresztą powiem wam, że tak, hobby moich rodziców na emeryturze jest uprawianie działki. I kiedy wczytałem fragmenty tej książki mojej mamie, prezentując jej właśnie spostrzeżenia Shonagon dotyczące jej ulubionych roślin i ogrodnictwa, to mama z pewnym zaskoczeniem i rozbawieniem stwierdziła: o, tą roślinę też mam na działce, o, tutaj ma rację, bo rzeczywiście ta kwitnie wtedy i jest rzeczywiście bardzo ładna. Także, jak powiedziałem, te 1000 lat różnicy, a zaskakująco wiele podobieństw i uśmiechów. Więc nawet jeżeli nie jesteście jakimiś wielkimi fanami kultury azjatyckiej, to, a trafi wam się okazja, to Zapiski spod Wezgłowia Sei Shonagon szczerze polecam.